Miniony rok podsumował dziś Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Sama placówka w 2017 roku zmieniła nazwę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na MOPR oraz otrzymała sztandar. Na swoją działalność MOPR wydał ponad 95 milionów złotych. Lwia część to świadczenia w ramach rządowego programu pomocy 500+, z których skorzystało prawie 8,5 tysiąca dzieci. Co ciekawe, ilość urodzeń w minionym roku w stosunku do 2016 spadła z 762 do 735. Natomiast ilość jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia wzrosła z 660 do 674, co świadczy o zubożeniu społeczeństwa. Z drugiej strony spadł poziom bezrobocia i liczba osób objętych świadczeniami pomocy społecznej, dokładnie o 1125. Mniej osób pobiera zasiłki stałe, okresowe i celowe. O 1000 osób mniej niż w 2016 skorzystało z gorących posiłków i innych świadczeń z programu dożywiania. Trzeba jednak zauważyć, że na tym samym poziomie co w 2016 roku utrzymane było kryterium dochodowe uprawniające do pomocy – 674 zł na osobę w rodzinie. W kontekście całości dyrektor nie chce precyzować, czy poziom ubóstwa spada, czy rośnie. Jak powiedział, przekazuje jedynie precyzyjne informacje, wnioski pozostawiając odbiorcom. To nie jest takie łatwe pytanie, bo ja pamiętam, jak było wprowadzane 500+, no to było sprawa takiego, podejmowano to, że to będzie demografia, prawda? Mało nas jest, trzeba dać 500+, się okazuje, że po tych 2 latach już są publikacje, nie można jeszcze mówić, są publikacje, ale nie przybywa nam tak wiele dzieci. No przybywa, tam jest, mówimy 400 tysięcy, 360 było, teraz może 400, a więc nie jest to taki skok, prawda, panie nie rodzą. Jest na panią przypada jeden coś tam, dwa z kawałkiem, jeden i trzy przypada i na tego. Czy ubóstwo? Na pewno no, wiemy, że bezrobocie jest mniejsze. W tej chwili można, praca jest dostępna, tego jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast osobami, które my się zajmujemy, to też nie jest takie, że to są te osoby, które nie chcą pracować i tak dalej. Bo to zawsze są takie argumenty, że no proszę bardzo, tyle pracy oni nie pracują. A dlatego dałem tą tabelkę. Jako tam bezrobocie, to jest jedno z kryterium dochodowych, ale to są osoby niepełnosprawne. To są osoby, które mają określone stopień niepełnosprawności. Całość Leszek Lewoc kwituje słowami jest lepiej, ale też prosi o zwrócenie uwagi na profesjonalność służb MOPR-u. Jest lepiej, natomiast to jest profesjonalność służb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Proszę zwrócić na to także uwagę. Bo jeżeli takie na skróty idziemy, że biedy jest mniej, bo jest 500+, prawda, 500+ jest i tak dalej, no to się staram się mówić, prawda. Natomiast wnioski do państwa należą, bo staram się mówić, dzieci jednak mniej się mówi. Mówiło się o demografii, nie ma potężnego wzrostu.